Siemanko, tutaj Daria i witam się z Wami z auta. W dzisiejszym odcinku zobaczycie wreszcie wizytę u ortodonty, ale już tą taką finałową prawie, bo to jest taka przedfinałowa. Nie, no gdzie, co ja gadam, przecież będzie jeszcze dużo kontrolnych. Oliwka założy dzisiaj aparat na ząbki i jedziemy właśnie. Zostało nam 12 minut drogi. Mam nadzieję, że będę mogła Wam pokazać, no nie cały może proces zakładania aparatu, ale mniej więcej jak to wygląda. No i sama jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało, jak Oliwka potem będzie, jakie będzie miała odczucia, jeżeli wynosiliście aparat, to dajcie nam tutaj w komentarzach jakieś rady, jakieś tipy, na przykład co Oliwka będzie mogła jeść, no ale to dzisiaj to nastawiamy się bardziej na takie jakieś budynie, kiśle, serki, coś takiego bardziej płynnego, jakaś zupka, no nie wiem, bo sama nigdy nie miałam aparatu, ale wiem, że mnie to czeka również, więc Oliwka będzie pierwsza i potem będzie mnie pilnować, będzie mi zdradzała dobre rady aparatowe. Oliwcia, jak tam nastawienie? Dobrze. Dobrze, pozytywnie. Oliwka kazała mi sprawdzić, ile mniej więcej zakładać taki aparat i internety mówią, że od 45 minut do 2 godzin. Oliwka będzie miała ten aparat na ten górny łuk, więc do 2 godzin myślę, że chyba nie. No i u Oliwki nie trzeba tych ząbków jakby ściągać, tylko ten aparat ma je jakby rozepchnąć. Więc no nie wiem, zobaczymy, wszystkiego się dowiemy na miejscu. Pani tam na pewno ortodontka wszystko nam wytłumaczy, więc trzymajcie kciuki za Oliwkę i pamiętajcie, żeby napisać nam właśnie, jeżeli nosiliście aparat albo ktoś z waszej rodzinki nosił, jakie były odczucia i jakie wrażenia. Ej, zauważyliście, że zawsze jak jedziemy gdzieś coś załatwiać albo coś, to zawsze pada deszcz, zawsze jest lipa pogoda. Oliwia, zauważyłaś to, bo czy nie? Bo ty jesteś smutnym dzieckiem. Nie. Co? A, i tego jeszcze nie powiedziałam najważniejszego. Mamy wizytę na 10:00, jest, słuchajcie, godzina 9:30, więc spoko, luz, już mamy blisko do celu, ale ja wczoraj nie nastawiłam budzika, no Oliwka musiała opuścić szkołę dzisiaj akurat ze względu na ten aparat, ale ja nie nastawiłam budzika, bo mówię, Dawid na pewno nastawi. Proszę bardzo, powiedz, na którą nastawiłeś budzik? Na 8:30, no i elegancko. No, na 8:30, tylko że o 9:00 powinniśmy wyjechać, a gdzie tu się ogarnąć, zjeść śniadanie, cokolwiek. I wystarczy. No ja wiem, ale to przecież no to za mało czasu jest. A czemu ty budzika sobie nie ustawiłaś? Dlatego, że liczyłam na ciebie. A ja liczyłam na ciebie. A ja pierwszy raz nie ustawiłam budzika, bo mówię, a Dawid ustawi. No ale wystarczyło. Wystarczyło elegancko. Tak, jasne, bieganina, wszystko. Oliwka, biegasz gdzieś? Nie. Ja biegłam. No i jak tam Oliwka? Boję się zakładać, ale z drugiej strony się cieszę. No, każdy ma zawsze jakiś tam mały strach taki przed zakładaniem takich rzeczy albo ogólnie przed wizytą u dentysty, ale będziesz miała fajne, proste ząbki i będzie super. Patrzysz, jak naprawia się ząbki? Masz mały stresik? Malutki. Jaki? Taki, taki, taki? O nie, za duży. Model. Ale chodzi o to, żebyście Państwo jakby wiedzieli, na czym to polega. To są takie malutkie zameczki, które są przyklejone do zębów. One przyklejamy je w taki sposób, żeby potem je móc zdjąć. Które te gumeczki przytrzymują łuk, który jest takim elementem pracującym, który przesuwa te zęby. Tak? Co, jakiś kolorek? Pokaż, Ewa, jaki ma kolor. Jaki ty masz ulubiony kolor? Tak jak wszystkie dziewczyny? Różowy. No, ja jak miałam aparat, to miałam same różowe gumeczki. A nic się więcej nie będzie działo. Chyba, że macie jakieś pytania dotyczące. Oliwia, najpierw oczyścimy zęby. Dobrze. Żeby były takie czyściutkie po mojemu. Na pewno są czyściutkie po twojemu, ale ja jeszcze raz je oczyszczę, żeby aparat potem na nim nie spadł, tak? I będziemy przyklejać te zameczki do zębów po kolei. Zgoda? To w ogóle nie boli. Jedyne, co mogę robić, to troszkę ciągnąć tutaj policzek albo wargę. Zgoda? Ale samo przyklejanie nic, a nic nie boli. Połowa już jest. Uśmiechnij się do mamy, pokaż mamie połowę.
Zadowolona leżysz? Proszę bardzo, popatrz sobie, jak ty wyglądasz. Weź sobie do rączki z tego i zobacz. Super, co? A te kolory, wiesz, możemy zrobić, jeśli będziesz chciała, albo możemy każdy z nas zrobić innego koloru. Umyć narzędzi, to nie znaczy, że jest tylko jedna jedna szczotka i tylko tą szczotką można umyć i żadną inną nie. To, co dostajecie od nas, to jest zestaw takich przykładowych rzeczy, które według nas są niezłe do mycia, ale jak to się nie sprawdzi, można próbować kombinować sobie jakimiś innymi metodami. Będziemy podpowiadać, jeżeli będziemy widzieć, że coś tam nie idzie, to będziemy podpowiadać, co tam można jeszcze zrobić. Trzeba zobaczyć, co będzie pracowało u Was. Pięknie. A Tobie się podoba? Super wygląda, nie? A potem możesz kolory zmieniać. I słuchajcie, my już po wizycie i Oliwka jest po prostu przeszczęśliwa. I ten aparat chyba się bardzo podoba, ale nawet pani powiedziała, że super Oliwka w nim wygląda. I naprawdę ja też tak uważam, super Oliwka wyglądasz. I Oliwka sobie tam siedzi i się szczerzy teraz do świata w swoim nowym aparacie. A najlepszy to, słuchajcie, jest Stasiu, który, jak powiedzieliśmy mu, że jedziemy z Oliwką założyć aparat na zęby. No to wiecie, Stasiek nie wie, co to jest aparat na zęby. I on się pytał, czy Oliwka będzie mogła robić zdjęcia. Oliwia, możesz trzaskać teraz ząbkami zdjęcia. My już prawie w domku, ale najpierw jedziemy do babci Oliwki, bo mamy po drodze, żeby Oliwka oczywiście pokazała, no bo teraz będzie objazd rodzinny. Potem Oliwka bardzo chce nagrać Stasia reakcję na ten aparat. No i słuchajcie, patrzyliśmy sobie po drodze, co Oliwka mogłaby zjeść, bo mówi, że trochę zgłodniała, więc jakby wszystkie budynie, wszystko bez ziarenek, Oliwka musi zmienić swój ulubiony chlebek, bo ona ma taki ciemny z ziarenkami na coś mięciutkiego, na taką angielkę, czy no nie wiem co jeszcze, wędlinki, no to też spoko, tylko będzie problem, bo Oliwia na przykład nie lubi kotletów mielonych. Oliwia, a jak ciocia Jadzia przyjedzie i ci zrobi mielonego, no co ty? Mielonidasa nie lubisz? Co? Mielonidas. No i słuchajcie, mamy tutaj taki zestaw do czyszczenia tego aparatu i musimy sobie wyrobić jakąś rutynę, bo co wieczór mamy dokładnie, ale to naprawdę dokładnie wyczyścić ząbki. Pani nam wszystko wytłumaczyła. Są tutaj przeróżne szczoteczki, w ogóle takie małe, mikro, nici. No będziemy musiały się z tego z Oliwką po prostu nauczyć, bo na pewno z dnia na dzień... I tak się rozgadałam, że aż padła bateria. Chodziło mi o to, że na pewno z każdym dniem będzie nam prościej i jeszcze raz do Was się zwracam, jeżeli mieliście aparat, to podpowiedzcie, co jedliście. Na przykład nie chodzi mi o takie, że jakieś tam serki, jogurty, kiśle, budynie, tylko na przykład co na obiad, zupki jakieś, Oliwka, wymyśl sobie jakieś zupki, pomidorówkę, czy jakąś zupę krem też mogę Ci zrobić. Nie lubisz. No i właśnie tu będzie problem najbardziej w tym, że Oliwka jest bardzo ciężkim zawodnikiem co do jedzenia i jest takich no naprawdę no mało rzeczy, schaba, które... nie mogę jeść. No nie, no schabi... To jest moje ulubione, co może być. Schabika... Oliwka, przywitasz się ze schabikiem za pół roku, jak będziemy zdejmować aparat. Nie, no w sumie poczekajcie, no mięso drobiowe pisało mielonidasa może. Przestań z tym mielonidasem. Czy Oliwia może zjeść schaba mając aparat na zęby? Piszcie w komentarzach. Takiego nie jakby spieczonego, ani nic takiego... Gotowanego może. No ale to gotowanego ona nie zje. Musimy wszystko doczytać. Odstawiliśmy Oliwkę do mojej mamy. Ona po prostu wyszczerzona poleciała pokazywać swój aparat. Słuchajcie, ona jest naprawdę mega zadowolona i ja się oczywiście z tego cieszę. I teraz wjeżdżamy sobie do Rossmana, żeby kupić większą buteleczkę tego płynu do pukania, który dała nam pani ortodontka, taką mini wersję i powiedziała, że Oliwka mogłaby sobie to brać do szkoły, żeby pukać sobie na przykład po śniadanku ząbki. Więc idziemy na poszukiwania, a potem na szybkie zakupy. Jakieś jedzonkowe dla niej oczywiście. Bo zobaczcie, my dostaliśmy taką buteleczkę, a chcemy kupić to wszystko tylko w wersji większej. My już w domu i właśnie biorę się za ogarnianie zakupów. Zaraz idę po Oliwkę i po Stasia, bo Oliwka jakby tam poszła też, gdzie był Stasiu, kiedy my byliśmy u ortodonty. I nie wiem, czy ja już to mówiłam, ale chyba nie mówiłam, jak właśnie podwoziliśmy też tatę po odbiór auta do mechanika. Oliwka tak leciała i dziadek, patrz!
i takie zęby, wiecie. Ona naprawdę jest szczęśliwa z tego aparatu i ja się bardzo cieszę. Co kupiliśmy do jedzenia? Jak na razie mnóstwo jakichś budyniów, serków takich w formie muska, twarożków, czegoś takiego lekkiego, mięciutkiego. No i mam nadzieję, że damy radę. Na dzisiaj Oliwka będzie miała rosołek. W ogóle dobrze, że ona też lubi zupy. To będzie wielkie ułatwienie. Jutro pomidorówka, słuchajcie. No i Dawid się ciągle śmieje, że Oliwka teraz będzie musiała jeść mielonidasy, czyli mielony cioci Jadzi, no bo to jest miękkie, tak? To jest mięciutkie, więc nie wiem. Ale czekam też na wasze komentarze tam na dole, co Oliwka może jeździ, co wy jedliście, jeżeli mieliście założony aparat, więc dobra, dajcie mi chwilkę, ja się ogarnę. O, pokażę wam w Pepco. Kupiliśmy Oliwce bluzkę, bo szukałam niby zabawki, no ale wiecie, Oliwka to ma mnóstwo tych wszystkich zabawek, to jest bez sensu, więc mówię, a kupimy jej coś tam, tak wiecie, że pod ten aparat jakby, żeby miała jakąś rzecz, jakiś taki mini prezencik. I jeżeli kojarzycie czarodziejki z księżyca, to słuchajcie, zobaczcie, ja też bym chciała mieć taką, serio. I one były niby tam 1,70 m, ale ona by była i tak na mnie za mała, bo te bluzki były takie, to jest nastoletni rozmiar, więc no nie oszukujmy się, ja nastolatką już nie jestem, ale bardzo fajne. I były jeszcze bluzy z tym motywem i były jeszcze takie rzeczy z tymi misiami trzema kolorowymi i one też są bardzo fajne. I dostaliśmy w Rossmanie też ten płyn do pukania z tej firmy GAM, chyba, no tak mi się wydaje. I bardzo, bardzo dużo rzeczy jest z tego właśnie do czyszczenia, te wszystkie szczoteczki, które też dostaliśmy, gdyby nam ich zabrakło, to one są dostępne w Rossmanie. Tam było naprawdę bardzo dużo produktów do tych aparatów. Serki, danio, tego u nas na pewno teraz nie zabraknie i to w tych tubkach, bo będzie wygodniej to pić po prostu. Dotarła do nas Oliwka, no i chodź tutaj, bo ja jestem ciekawa reakcji wszystkich, bo dziadkowi pokazywałaś, co ci dziadek powiedział? Super. Super, babcia co mówiła? Nie pamiętam. Nie pamiętam. Stasiek co mówił? Kazał robić zdjęcia? Nie. Nie? A co mówił? Stasiek tak zrobił? Mhm. A babcia Grażyna przyszła zobaczyć? Mhm. No, wiedziałam, że przyjdzie, no i co mówiła? Nie pamiętam. Aha, czyli powiem wam, że reakcje bliskich... Nie pamiętam. Okej. Kupiliśmy ci fajną bluzkę, Oliwka, która jest prawdopodobnie tam i... Dobra, reakcja na bluzkę? Robimy reakcję na bluzkę? Ciekawa jestem, czy ci się spodoba. Dobra. Dobra, więc... poczekaj, to jest ta twoja, tak? Uwaga, uwaga, uwaga! Będ! Z czarodziejką z księżyca. To jest anime? No chyba tak, no nie? To jest anime, tak? Czy nie? A to jest Staśka, jeszcze taka koszulka zwykła, też mu wzięliśmy, bo wiecie, jak kupujemy jedną koszulkę, to trzeba kupić też drugą. Jak kupowaliśmy Oliwce serki, dużo ci właśnie tych serków kupiliśmy, takich tubek, danonków, kisielków, budyńków i tak dalej. Głodna jesteś, już idziemy robić jakieś jedzonko, więc dobra, teraz co my mamy tutaj w środku? I generalnie powiem wam, że wszystkie te rzeczy też są dostępne w Rossmanie, a jak nie w Rossmanie, to pani ta ortodontka powiedziała, że możemy je śmiało kupić też u nich i tu powiedziała, że szczoteczka, którą Oliwka będzie myła zęby, to tutaj w środku ma takie krótsze włoski, a tutaj dłuższe, żeby ten aparat się dobrze domywał i my teraz z Oliwką codziennie będziemy miały taką wieczorną rutynę czyszczenia ząbków, bo słuchajcie, mamy nawet coś takiego, to są takie mikro maleńkie szczoteczki, które mają wjechać pomiędzy zęby. Ty pamiętasz wszystko, co pani mówiła? Nie. Mamy, o, no to fajnie, to dobrze, że ja pamiętam. Mamy pastę i w sumie mogłam wziąć też większą wersję w Rossmanie, no ale dobra, to tą dużyjemy i tu słuchajcie, nie wiem, czy Dawid to nagrał, jak pani tłumaczyła, że to jest przyjaciel nasz, dlatego że aparat może troszeczkę ranić, wiecie, no tutaj pod spodem jakby od wargi skórę, no bo te blaszki będą zahaczać pewnie i mamy wtedy urwać taki mały kawałeczek wosku i nałożyć na te blaszki na noc i to ma zagoić i tak uspokoić to ewentualne zadrapanko. Więc słuchajcie, założenie aparatu mamy za sobą, wreszcie się udało, no i teraz pół roku Oliwka będzie miała ten aparat na stałe, a potem zakładamy retencję, tak jak to pani nam wytłumaczyła, która utrzyma ten efekt, który osiągniemy teraz. No i słuchaj, Oliwka, ja mam do ciebie teraz takie ważne pytanie. Jak ty się czujesz? Te pierwsze wrażenia po aparacie. Jakbym miała plastik włożony. Jakbyś miała plastik włożony, ale przeszkadza ci, czy coś w tym stylu? Trochę przeszkadza. Troszeczkę, ale troszkę... Przeszkadza, ale właśnie o tym przeszkadza, to myślałam, że Oliwka bardziej będzie się tak jakby, wiecie, sepleni czy coś w tym stylu, a wcale nie widzę takiej jeszcze różnicy. Jeszcze nie seplenie. I Oliwka będzie tak poprawiała sobie wargi jak koń, tak. No właśnie, było nagrane.
była nagrana. Ej, konie tak robią, tak. Ej, naprawdę wyglądasz ślicznie i Oliwka sobie wybrała takie jasno-różowe gumeczki, nie wiem czy je widać dokładnie, ale pani powiedziała, że na każdej wizycie kontrolnej będzie mogła Oliwka sobie wybierać, jakie będzie chciała tylko kolory. I były fioletowe, ale Oliwka powiedziała, że nie, absolutnie, że tęczowe były też, ale też nie, więc następny raz też róż? Aha. Teraz będziesz sobie tam dziumdziać, tak? To co mam przynieść do jedzonka? Zrobić budyń i serka mi dać. No to najpierw serka, a potem zrobię budyniek, okej? Okay? No bo trzeba zrobić tak, żeby ostygło też ten budyń. No tak, no dobra, to przygotuję i chcesz zjeść serek i budyń, tak? Głodny brzuch. Oliwka wczoraj, słuchajcie. Oliwka wczoraj miała pożegnanie z paluszkami, z jakimiś tam Doritosami, bo wiecie, teraz odpada wszystko, co jest twarde i co może w jakimś tam stopniu uszkodzić ten aparat. Będziemy musiały uważać. Więc dzisiaj już wjeżdżamy z dietą aparatową. No i słuchajcie, no jestem z niej bardzo dumna. I w ogóle z nas wszystkich, że założyliśmy ten aparat, że będą fajne, proste ząbki. I tak sobie właśnie gadaliśmy, że za rok jak Oliwka będzie miała komunię, no to już fajne, proste ząbki. No i teraz już na koniec, po tym całym misz-maszu zakładania aparatu. O bananowy wzięłaś, słuchajcie, ale wiecie, nie że... nie waniliowego. Jest, kupiliśmy waniliowy i bananowy dla ciebie. Nie, czekoladowy i bananowy. Jest też waniliowy, bo widziałam, że tata bierze, proszę bardzo. Bananek jeszcze będziesz miała chłodny, więc taki wiesz, fajny. A czekoladowy mogę? Możesz, tylko właśnie pani powiedziała nam, że powinniśmy sobie zrobić jeden dzień w tygodniu słodyczowy, jeżeli Oliwka będzie miała ochotę, tak żeby te ząbki... To ona, nie słodycz. Ona tam coś tłumaczyła o jakimś odwapnianiach, że trzeba uważać, że coś tam, no będziemy uważać, tak? I teraz na koniec już tego odcineczka, słuchajcie, otworzymy dwie paczuchy, które do mnie ostatnio przyszły, do nas przyszły, więc Oliwka wcina sobie serek, zaraz zrobię jej ten budyń, a teraz paczuchy od was i zobaczymy, co tam się kryje w środku. Więc pierwsza paczucha jest od Zuzi, widzę tutaj, i mam list. Hej, jestem Zuzia, mam 6 lat, chodzę do przedszkola, a od września idę do zerówki. Mieszkam z mamą i tatą i młodszym bratem Antosiem, który ma 10 miesięcy. To maluszek. Bardzo was lubię i śledzę wszystkie wasze odcinki na YouTubie. Przysyłam buziaczki i pozdrawiam Zuzia. Zuzia, my ciebie też pozdrawiamy z całego serducha i zaraz zobaczymy, co nam Zuzia włożyła do tej paczuchy. Mamy jakiś woreczek, czysta świdnica i tutaj jeszcze jest ten woreczek pomalowany. Mamy śliczne rysuneczki od Zuzi. Chyba to jest dla Stasia. Będzie mega zadowolony. Coś, co na pewno zostawię na Halloween. Mamy tu jakieś coś, ale do końca nie wiem, co to jest. Zuzia, napisz ty mi w komentarzu. Czy to jest takie do plątania? Kolejne halloweenowe tatuaże jakby. Mamy też balonik i trąbeczkę. Czy ja nie mówię zawsze na odcinkach, że ja mam zawsze przeczucie do paczek, jak którąś otwieram, to ona normalnie dopasowuje się do sytuacji. Zobaczcie. Dzielna pacjentka. Zaraz Oliwce to nakleję. Proszę bardzo, dzielna pacjentka z dzisiejszego dnia. No idealnie się złożyło. Słuchajcie, tu jest jakiś ludzik, prawdopodobnie coś do rozciągania. Kuleczka. Kuleczka jest, jest też piesiu, słuchajcie, figureczka. I jest też figureczko ze Świnki Pepy, zebra Zoe. Patrzcie, jak ja pamiętam. I jeszcze mini dinozaur. Więc Zuzia, bardzo, bardzo pozdrawiamy i dziękujemy za paczuszkę. Oczywiście wysyłamy nasze serduszko. I jeszcze raz pozdrawiamy. Otwieramy kolejną paczuszkę. Wow! Wita nas tutaj bardzo dużo bibuły i oczywiście list. Nazywam się Liliana, mam 8 lat i mam siostrę, która będzie za niedługo miała 5 lat. Nazywa się Lucja. Oglądać, coś tutaj pomazane było. I pozdrawiam, otwórz na odcinku. Tutaj coś jest jeszcze, jakieś serduszko ukryte. Dobra, Liliana, bierzemy się za otwieranie twojej paczuchy. Lista youtuberów. Darliwka, Zaczarowany Świat Sary, Muffinart, Hej Katulenka, Yuto Toys i Kitty Bella. Tu są ukryte słodycze, słuchajcie, Oliwka otwiera i Oliwka jeszcze sobie wzięła taką opaskę tutaj od Lili. Ło, brokatowo. Co? Ej, to są słodycze idealne do aparatu Oliwki, słuchajcie, bo one są robione własnoręcznie, takie zalaminowane. Bardzo lubię takie rzeczy, jak robicie. Coś dla Stasia, więc słuchajcie, ja mu to zostawiam, zaraz po niego pójdę. Dla Darii, dla Oliwki, proszę bardzo. Ej, widzę tutaj coś, widzę tu pięknego na koniec, zobaczcie. Ale pięknie. A ja co ja mam tutaj? Ja mam gniotusia. Oliwka, nie wiem czy w ogóle. Wysypywanka. Mam też coś z koralików i jeszcze coś z Milka Secret Boxów.
I coś jeszcze, bo jeszcze tutaj kopertka jakaś jest. To jest chyba rysunek. To jest chyba rysunek. Ja nie wysypę na siebie, dlatego że... Ja zostawiam wszystkie wysypywanki na specjalny wysypankowy odcinek i jak zaczniemy to wszystko sypać, to będzie... O! Portret naszej rodzinki. I jeszcze figureczki z miniaturek boxów. I tu jest, co to jest, Oliwka? Super Things. Taki ziomek. Więc Liliana, bardzo, bardzo dziękujemy za paczuszkę, oczywiście pozdrawiamy, wysyłamy serducho, dziękujemy za niespodzianki. I wiecie, co wam jeszcze chciałam powiedzieć, że u Oliwki w szkole, ja wczoraj zobaczyłam na stronie szkoły, że jest organizowany konkurs, żeby, to jest konkurs fotograficzny, żeby odwzorować jakiś obraz, który znajdziemy w internecie albo w książce gdzieś, obraz jakiś taki znany, czy no ma być to obraz i mamy sfotografować nas, w sensie Oliwka ma to zrobić, że siebie albo rodzinę swoją, stylizując się, tak żeby dopasować to wszystko do tej sytuacji. I od razu mi się, słuchajcie, skojarzyło ten obraz Krzyk, gdzie ta postać, taka trochę straszna, stoi na moście i tak się łapie i ona tak, wiecie, ma taką otwartą buzię, jakby Oliwkę ubrać tak na ciemno. I mamy też taki mostek i ja serio, ja wam, jeżeli to będziemy realizować, to ja wam to nagram, bo ja uważam, że to można zrobić bardzo, bardzo podobnie. I Oliwka też powiedziała, że chce wziąć w tym udział, tylko nie wiem, czy ten obraz, czy poszukać jakiegoś innego. Ten. Ten chcesz? Ten. Ten straszny? Ten. Podoba ci się? Ten. Zacięła się. No dobra, kochani, to zabraliśmy was dzisiaj ze sobą do dentysty, a raczej do ortodonty. Poszło sprawnie, milutko, szybciutko, Oliwka. Czy polecasz zakładanie aparatu na ząbki? Tak. A po co? Po co to zakładać? Bo się prostują ząbki. Pięknie, cudownie. I powiem wam, że ja niedługo też zaczynam leczenie swoich ząbków. Nie, no nie widać tego od razu po kilku godzinach. Tylko szukam jakiegoś fajnego miejsca, które doprowadzi moje zęby do życia, bo ja tam miałam chwilę, ja miałam tam fuszerek zrobionych. Dodatkowo jeszcze teraz jedna fuszera mi dosłownie odpadła, więc szukam kogoś sprawdzonego, kto wyleczy mi zęby, a potem założy też na nie aparat. I nie wiem, czy zdążę do tego czasu, kiedy Oliwka, bo byśmy były sobie dwie takie aparatowe. Więc kochani, kończymy już i bardzo, bardzo dziękujemy za oglądanie. Możecie tam na dole dać jakieś słowa wsparcia dla Oliwki, ale wy i tak zawsze to robicie, więc bardzo wam dziękujemy. No i co, widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Też niedługo za jakiś czas damy taką aktualizację. W ogóle co 4-5 tygodni będziemy jeździć z Oliwką na takie wizyty kontrolne, na podkręcenie tam czegoś, czy wiecie, no trzeba to jakoś... Żeby to miało sens, tak? Bo to nie jest tak, że założymy to i to już będzie przez pół roku, tylko trzeba to jakoś tam regulować. No i też Oliwka będzie miała zmieniane te kolorowe gumki. No i na co się zdecyduje? Tego nie wiem, ale dowiemy się na pewno za 4 tygodnie, bo wtedy mamy kolejną wizytę. Więc widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. A potem możecie się też spodziewać odcinka z kolejnej wizyty u ortodonty. Więc jeszcze raz dziękuję za oglądanie i do następnego. Pa!